Dzisiaj w Galerii Ukraisiackich Sław gościmy człowieka, którego bali się napastnicy najlepsi nie tylko w polskiej lidze, ale w ogóle najlepsi napastnicy świata. Ze mną Jan Tomaszewski, czyli człowiek, który zatrzymał Anglię. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Człowiek, który zatrzymał Anglię, składał się z 12 części. Pana Kazimierza Górskiego i nas 11, który wspaniale poukładał te puzzle na boisku. A że ja no, byłem numerem jeden, także ze mnie zrobiono tego człowieka, który zatrzymał Anglię. Ale jeszcze raz podkreślam, wszyscy żeśmy na te słowa zasłużyli, a przede wszystkim pan Kazimierz. Do etapu reprezentacyjnego dojdziemy jeszcze w trakcie naszej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Pana rodzice wywodzą się z Wileńszczyzny, pan urodził się we Wrocławiu, ale do ŁKS-u trafił z warszawskiej Legii. Jak pokrótce do tego doszło? Ja rozpocząłem karierę we Wrocławiu, tak jak pan powiedział. Grałem w Gwardii Wrocław, w Śląsku Wrocław. Później w wojsku byłem w Śląsku Wrocław, grałem tam w pierwszej lidze. Później przeszedłem do Legii Warszawa i tam był taki mecz, grając w Legii Warszawa, był mecz Polska RFN jeszcze wtedy, nie Niemcy, tylko RFN, bo to były te drugie Niemcy. I po tym meczu byłem najpopularniejszym człowiekiem w Polsce. Pół Polski mnie chciało powiesić, a pół wygnać na banicję, bo ze mnie zrobili człowieka, który przegrał wojnę futbolową z Niemcami, bo to było tak kojarzone. I cóż, uważam, że był to najlepszy okres w mojej karierze, w moim życiu, od właśnie debiutu w reprezentacji w 1971 roku do przyjścia tutaj do ŁKS-u, dlatego że no cóż, zostałem posadzony na ławkę w Legii. Tam jeszcze doszedł taki niefortunny mecz, bo ja byłem rozbity psychicznie z rumuńską drużyną Rapid Bukareszt i praktycznie postawiono na mnie krzyżyk jako na zawodniku. Wówczas jedyni w Polsce działacze ŁKS-u podali mi rękę. Na czym to polegało? No bo jak myśmy grali, ja byłem na rezerwie w ŁKS-ie, przepraszam, w Legii. Po meczu rozmawiałem tam z kierownictwem, z trenerami, z zawodnikami. Wiecie, rozumiecie, no może bym do was przyszedł. No tak, wiesz, tego, no my tu pogadamy, my tego i kończyło się tylko na takich jakichś obiecankach. Dlaczego? Dlatego, że Legia była wówczas klubem wojskowym i każdy bał się zadrzeć z wojskiem, bo to od razu albo hokeistów, albo sportowców brali do Warszawy, do Bydgoszczy, albo do Wrocławia. I nikt, każdy się bał. I wówczas działacze ŁKS-u podali mi rękę, ja tutaj przeszedłem i stało się to przez te półtora roku. To był najlepszy okres mojej kariery, dlatego że pokonałem samego siebie. Bo gdzie nie poszedłem, do restauracji, do kawiarni, to od razu tam rozpoznawali mnie. Zawalił czy nie zawalił? Zawalił czy nie zawalił z RFN-em? I takie były dywagacje. Wówczas tutaj w ŁKS-ie zobaczyłem, że jestem potrzebny temu zespołowi. I cóż, praktycznie ŁKS uratował mi to życie piłkarskie. Powróciłem do reprezentacji i to, co pan na początku powiedział, miałem ogromną satysfakcję, kiedy po meczu na Wembley ze mnie zrobili tego kozła ofiarnego Anglików. Człowiek, który zatrzymał Anglię, ja wówczas powiedziałem, że wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy. Nie można robić z nikogo kozła ofiarnego. Trzeba szukać korekt, ale nie można zdecydować, ty jesteś zły, ty jesteś dobry, ty jesteś bardzo dobry. Nie, w drużynie wszyscy gramy po to, żeby wygrać i po to, żeby grać z tyłu na zero. Kto z ówczesnego ŁKS-u najbardziej nalegał na pana przyjście tutaj do Łodzi? Kto największą rolę w tych przenosinach odegrał? Największą rolę chyba prezes Franiak, świętej pamięci, który wówczas, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, Łódź to było to miasto włókniarskie, no bo to wiadomo, że ten. I w zarządzie byli ludzie, którzy, dyrektorzy tych firm włókniarskich, a to Marchlewski, a to Arela, na to, ojej, no wszystko to, wszyscy to, no. Łódź jeszcze wtedy nie była tak podzielona na Widzew, na ten, tylko był pierwszy ŁKS, dopiero później Widzew doskoczył. I prezes Franiak, jakby to pilotował tę sprawę, on był wiceprezesem, a prezesem do spraw piłki nożnej. I dzięki niemu tutaj wskoczyłem do tej drużyny. Trenerem był Paweł Kowalski. I ja mówię, ja jestem w Czepku urodzony.
Polega to na tym, że jak się wychowałem we Wrocławiu na podwórku, no to w szkole sinus, kosinus, daj Boże, 3 minus i książki w kąt po tym i grało się na gruzę. Na ulicy się grało, na jakimś takim, nie było boisk, nie było żadnych orlików. No i od rana do wieczora byłem tak brudny, no jak się grało, no kurz był, i czasami się pić chciało, to do sklepu jakąś orężadę. No jak tam skoczyłem do sklepu orężadę, podobno moja mama stała w kolejce i powiedzieli, i ludzie tam mówią, Boże, co to za brudas? Jak można do tego? A ja no co, wypiłem tą orężadę i idę. I wówczas powiedziałem, że jestem cudowne dziecko, bo moja mama stwierdziła, że cud będzie, jak z tego łobuza coś wyrośnie. I tutaj drugi cud był w Łodzi, kiedy Paweł Kowalski prowadził tę drużynę. Wówczas trener kadry narodowej, gdzie ja to tam zarabiał grosze w porównaniu z tym, co było w klubach. I ŁKS zaangażował jako trenera, koordynatora pana Kazimierza Górskiego. I dlaczego mówię o tym ogromnym szczęściu? Pan Kazimierz widział tutaj, jak ja trenuję, jak ja po prostu chcę powrócić do tego. Zresztą po meczu z RFN-em powiedziałem publicznie, to było w wielu mediach, że będę krwią pluł na treningach, ale do reprezentacji powrócę, bo uważam, że zrobiono mi krzywdę. I pan Kazimierz to zauważył. I tu, kiedy ŁKS zaczął nieźle grać w Ekstraklasie, wielu mówiło, że ja się do tego przyczyniłem, i pan Kazimierz powołał mnie do reprezentacji Polski. Tutaj, na tym stadionie, był mecz ze Stanami Zjednoczonymi, z USA, no, ale to, wtedy te kelnerzy byli. Jakby tutaj zawiesić ręcznik na bramce reprezentacji Polski, też byłoby 4-0. I pan Kazimierz mnie powołał. Dlaczego? Dlatego, że wylosowaliśmy grupę Mistrzostwa Świata, Anglia, Walia i Polska. Wiadomo, że Anglia, no to nie trzeba mówić, co to była i co to jest Anglia, rośli chłopcy po 2 metry, a Walia to była taka Anglia B. No bo wszyscy Walijczycy grali w tej lidze angielskiej, oczywiście nie w najlepszej, ale to mówię, futbol podobny. I pan Kazimierz szukał zawodników, którzy podejmą walkę fizyczną. No bo trudno wystawić było Sołtysika, który miał 1,60 wzrostu, na tych rosłych Anglików. I wybór padł na mnie i zostałem powołany do tej reprezentacji na mecz z Walią. Po meczu tutaj z USA, ale to żaden mecz, no bo graliśmy jak chcieliśmy. I tego do końca życia nie zapomnę. Pan Kazimierz po śniadaniu mówi, koledzy, jak to ten, koledzy, idziecie na spacer. A do mnie, Tomek, proszę do pokoju. Ja wchodzę do tego pokoju, a Reopak cały siedzi, prezes związku, cały sztab szkoleniowy, no wszyscy to przyjechali. I pan Kazimierz mówi, słuchaj, widziałem, co robiłeś na treningach. Dzisiaj wiesz, jaki jest mecz. Ty musisz podjąć decyzję. Ja postawiłem na ciebie. Co ty na to? Mnie w jednej sekundzie całą retroinspekcję, jak to się mówi, tych moich tutaj treningów, tego mojego przygotowania, w jednej sekundzie. I powiedziałem jedno zdanie. Panie trenerze, jestem do pana dyspozycji. Później się dowiedziałem, że gdybym powiedział, wie pan, aczkolwiek jednakże na wszelki wypadek nie grał. Ale ja, dlaczego ja tę decyzję podjąłem? Znaczy, dlaczego tak powiedziałem, bo decyzję podjął pan Kazimierz? Dlatego, że mówię, Boże, jak to ma nie oprocentować, co ja tutaj robiłem, jeszcze zaraz do tego powrócę na chwilę, to lepiej pójdę do kamieniołomu, będę kopał nie piłkę, tylko kamienie. Dlaczego? Była przerwa. Ja przyszedłem tutaj w lipcu 72 roku i była przerwa zimowa. Teraz też jest przerwa, no mniejsza trochę, bo tutaj inne są warunki. I ja w tej przerwie zimowej, oczywiście moi koledzy mieli urlopy, a ja tutaj przychodziłem na tą salę, no nie na tą salę, na tą poprzednią i trenowałem z piłkarzami ręcznymi, z koszykarzami, z siatkarkami. Po prostu trenowałem taką sprawność z koszykarzami.
pamiętam, nie zapomnę to, mówię, jak ja tam na nich patrzyłem, mówię, to co, oni tam nie bardzo są sprawni. Ja z nimi chciałem walczyć i walczyłem pod koszem. No bo mnie jest niepotrzebny był rzut, po cholerę mi ten rzut. Ja z nimi walczyłem o te piłki pod koszem, żeby trochę zamarkować grę na przedpolu. No bo wiadomo, że jak wychodzi się z bramki, to paru tych zawodników na bramkę. I w pewnym momencie ja tak skaczę do góry, a takie chucherka, no niby to wysokie takie jakieś, ja wiem, nieforemne, jak mnie łokciem walnie, raz, drugi. I potem ja zacząłem to samo robić. I to się przydało. Z piłkarzami ręcznymi, pamiętam z Andrzejem Szymczakiem, trenowaliśmy na bramce, tam starałem się zwracać uwagę na sytuacyjne sprawy, bo wiadomo, że w piłce nożnej broni się jakby tak skoordynowała. A tam jest sytuacja. Lewa, prawa, ręka do góry, noga. To właśnie mi dużo dało. Z siatkarkami trenowałem. To nie po to, żebym ja zbijał piłkę, tylko że ja broniłem. I tam jak te siatkarki ścinały, no to ja się starałem dojść i tą piłkę przechwycić. I ja dlatego mówię, ja trenowałem nieprawdopodobnie, tak mi się wydawało. Nie mówię, jak to ma nie oprocentować, to... No i zaczęło się po meczu z Walią. Wprawdzie przegraliśmy 2-0, ale ja tam zostałem jako wyróżniony zawodnik. No i zaczęła się reprezentacyjna kariera. W tym momencie możemy zrobić dygresję, że w latach 70. Łódź bramkarzami stała, bo wszystkie bramki reprezentacyjne były zajęte przez ludzi z Łodzi. Tak, koszyk był w hokeju, Andrzej był... Kujawa był w piłce wodnej jeszcze, także cztery te dyscypliny. Zresztą była taka propozycja, żeby zrobić bramkarza, najlepszego bramkarza w Polsce, w ogóle jakby to powiedzieć, we wszystkich dyscyplinach. Nie wiem, dlaczego do tego nie doszło, a na pewno byłoby to fajne. W dzisiejszych czasach na pewno by to do tego doszło, że każdy z nas stawałby na bramce. W hokejowej, w piłce wodnej, w piłce ręcznej i tej. I każdy z nas by strzelał, żeby no, takie, taką, no, nie doszło to do skutku. Ale mieliśmy satysfakcję, że Łódź bramkarzami stała. Zanim wrócił pan do tej bramki reprezentacyjnej poprzez występy w ŁKS-ie, w tym pierwszym meczu po przyjściu jeszcze wtedy pan nie zagrał, ŁKS przegrał w Warszawie z Gwardią 0-4, to jeszcze był taki plan, że pan się przyglądał, czy dopiero właśnie wynik pomógł panu wskoczyć? Nie, ja się nie przyglądałem w ogóle. Ja się na to zdecydowałem, zresztą przyjechałem tutaj do Łodzi od razu poprosiłem prezesa Franiaka, żeby, no bo mieszkałem w Warszawie, miałem mieszkanie w Warszawie, żeby przyjechał po mnie, przynajmniej ciężarówka, żeby przyjechała, nie samochód, tylko ciężarówka, żeby zapakować te rzeczy. I ja tutaj te rzeczy gdzieś były na hali ŁKS-u, która mieściła się tu przy Kopernika, ten tam były zdeponowane, a ja mieszkałem w hotelu tu na stadionie, było dusno, ale powiedziałem, nie ma czegoś takiego, żebym ja powrócił. To były właśnie kwestie związane, bo wtedy nie było tak jak teraz, że można było mailem czy coś zwolnienie zawodnika załatwić. To musi być certyfikat tego, tutaj związek jeden zatwierdzał, jeden wypisywał, drugi zatwierdzał. Ja nie zdążyłem po prostu. No taka była sytuacja, ale nie, to nie miało żadnego znaczenia, czy to jeden mecz będę siedział, czy dwa mecze, no bo to jak formalności, no mogłem trzy siedzieć. Czekałem tylko na to, aż zostanę prawowitym zawodnikiem ŁKS-u. No i w kolejnym meczu już się pan doczekał, bezbramkowy remis z Lechem Poznań. Pamięta pan ten debiut w ŁKS-ie? Nie, no ja, to dawno było i to trudno pamiętać, bo to tych meczów było dużo. Co pamiętam? Pamiętam, że tutaj, bo ja przyszedłem do tej drużyny, gdzie byli zawodnicy bardzo doświadczeni, reprezentanci Polski, którzy pokazywali, że umieją grać w piłkę. W ŁKS-ie przed moim przyjściem to przecież było chyba 6 czy 5 reprezentantów Polski. Jurek Sadek, Suski, Gutowski tam podchodził pod reprezentację, Szatkowski. Czyli była ta rutyna z młodością i cóż, ta drużyna miała jednego pecha. Dlatego, że ci zawodnicy naprawdę pokazali, że umieją grać w piłkę, no bo do reprezentacji byli powołani, a mieli pecha, dlatego że bramkarze nie dawali im zwycięstwa. Byli to dobrzy
bramkarze, ale nie przyczyniali się do wygrania jakiegoś spotkania, jakiegoś meczu. I tu ja poprzez treningi, no bo wiadomo, że na treningach są te treningi strzeleckie, różnego rodzaju gierki, niegierki. Ja sobie zdobyłem zaufanie właśnie wśród tych zawodników. I to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o wejście bramkarza do drużyny, jeśli zespół, drużyna ma zaufanie. Polega to na tym, że zawodnicy inaczej grają. Grają ofensywnie. Nie boją się, że jak pójdzie jakaś kontra, że będzie bramka, bo wiedzą i ja sobie to zaufanie takie zyskałem, no i się zaczęło. I tworzyliśmy naprawdę niezły zespół. Z tyłu, jak to powiedziałem na samym początku, można było liczyć, że z tyłu zagramy na zero. A czy się strzeli bramkę? Spoko, spoko, niech się oni martwią. Niech się oni martwią, jak nam strzelić. I ten debiut w reprezentacji mój, znaczy ponowny debiut w reprezentacji, świadczył to, że zawodnicy ŁKS-u mieli do mnie zaufanie. Jeszcze to jest bardzo ważne, kibice mieli zaufanie. To też jest ważne, dlatego że do tej pory było tak, że kibice jakoś drwili z bramkarzy. Że ten się mijał z piłką, no to wiadomo, że to była taka, jakby to powiedzieć, symboliczna interwencja i krzyczeli, jak ja bym na przykład, nie chcę wymieniać nazwisk, ale jak ja bym wyszedł i minął się z piłką, o zobacz, akcja a la ten, a la tamten. Porównywali, a w moim przypadku skończyła się ta drwina, jakaś taka szydercza drwina z trybun, jeśli chodzi o bramkarzy. No i ten pierwszy sezon mógł być bardzo radosny, bo niewiele zabrakło, żeby zdobyć brązowy medal, a nawet wicemistrzostwo Polski, gdyby nie dwie porażki w dwóch ostatnich meczach. Tak, ale ja mówię, wtedy myśmy pokazali, że byliśmy drużyną, to znaczy ŁKS pokazał, że drużyną, która posiada wielkie możliwości. Ja mówię, Jurek Sadek, Jurek potem odszedł do Holandii, został sprzedany, bo wtedy nie mówiło się o sprzedaży, tam nie wiadomo jak to było, ale odszedł do Holandii, że ta drużyna posiada możliwości, tylko brakowało właśnie tej gry na zero z tyłu. Ale nie uważam, że byliśmy wtedy drużyną, która mogłaby reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Bo co by nie mówić, były takie dwie drużyny, Legia, Górnik, które miały potencjał zawodniczy i finansowy, zdecydowanie lepszy. I właściwie to one, a tam w europejskich pucharach Ruch, ale to nie bardzo, tam parę drużyn było. Ja uważam, że dla ŁKS-u najważniejsze było to, dla kibiców ŁKS-u, dla działaczy, że mogli spokojnie oglądać mecze. A czy się zdobędzie, powiedzmy, trzecie, czy tam dziesiąte miejsce, nie było znaczenia. Był ten komfort taki, że nie spadniemy. Bo do tej pory było tak, ŁKS spadł, no i na końcówkę nie wiadomo, jak tam będzie. Także to mówię, zespół średniej klasy krajowej. W drugim sezonie z pana udziałem też szóste miejsce, chociaż z trochę większą stratą do podium, ale ten sezon był dla pana wyjątkowy, bo zrobił pan coś, co dla bramkarza zawsze jest wyjątkowe. Wpisał się na listę strzelców w meczu z Odrą Opole. Jak to doszło do tego, że pan wtedy ten rzut karny wykonał? Tak, była taka sytuacja, że ja się też dziwiłem, że są rzuty karne. Wrócę do tego rzutu karnego, bo moim zdaniem tutaj z Piastem Gliwice ŁKS przegrał przez ten rzut karny, no bo w końcówce był rzut karny, niewykorzystany, oni strzelili bramkę i dla mnie tutaj ten mecz z Legią zadecydował o tym, że ŁKS przestał się liczyć jako drużyna. Zawsze jest coś takiego, że trzeba te rzuty karne powierzyć zawodnikowi, który potrafi to wykonać. Oczywiście nie ma takiego cwaniaczka, który powie 100 na 100, bo zawsze można w słupek trafić, poprzeczkę, ale żeby była ta pewność siebie. Bramkarz wybija piłkę z piątki, bramkarz wybija piłkę z ręki, czyli to wybicie bramkarza to nie jest na pałę, tylko w miarę jakieś takie celne. I ja to trenowałem, ja bardzo dużo trenowałem
podczas treningów, zresztą to trenerzy na to pozwalali, i ja grałem. Ja po prostu grałem jako napastnik, żeby niejednokrotnie patrzeć, jak oszukasz tego mojego kolegę, tego bramkarza, ja jako napastnik, i co on robi dobrze, a co on robi źle, kiedy ja, powiedzmy, z nim wychodzę sam na sam. Jako napastnik. I ja te wykopy, jak to się mówi, z piątki, czy rzuty wolne różnego rodzaju z 16 metrów, miałem opanowane, miałem bardzo dobre uderzenie. I trener mnie wyznaczył do tego, żebym wykonał ten rzut karny. Poszło, no i potem nie strzeliłem w którymś meczu, już nie pamiętam którym. No ale co zrobić? No, ja byłem, jakby to powiedzieć, pierwszy zapoczątkowałem. To później bramkarze strzelali, bo w reprezentacji nie bramkarze strzelali. W reprezentacji bramkarze strzelali rzuty karne. Jeden nawet był co rzuty wolne, co ja byłem temu przeciwny, bo jednak to jest pewne ryzyko. I to świadczyło również o tym, że zawodnicy mają do mnie zaufanie i trener ma do mnie zaufanie. Idąc do tamtego rzutu karnego, wiedział pan z góry, jak go wykonać? Do tak, samego końca tak. Kalkulował, zastanawiał się? Nie można. Wtedy jeszcze trzeba do czego. Wtedy były inne piłki. Ta piłka była cięższa, ta piłka była ten. Ja wzorowałem się, jeśli można powiedzieć, na tym rzucie karnym, na Eusebio. Eusebio, zresztą później z nim grałem w reprezentacji świata, on miał rzut karny, wszyscy wiedzieli, gdzie on strzela. On strzelał w prawy ruch bramkarza. Nie ma rzutów karnych obronionych. Są tylko źle strzelone. Dlatego ja strzelałem w prawy róg i tylko kwestia była, żebym nie strzelił na wysokości rąk. No bo tu zasięgu rąk. Albo po ziemi, albo w górę. No w górę to jest to, że można poprzeczkę albo przestrzelić. I strzelałem, nie bałem się tego. Kolejne dwa sezony w UKS-ie mniej udane dla całej drużyny, tylko 13 miejsce. Nie myślał pan wtedy, żeby zmienić otoczenie, przenieść się na przykład do jednego ze śląskich klubów? Nie było takiej możliwości. Oczywiście miałem propozycję przejścia. Nie było takiej możliwości. Ja wówczas powiedziałem, że UKS, tak jak mówię, uratował mi to życie futbolowe. I dopóki nie wyjadę za granicę, no bo to wtedy była nieprawda. Teraz to piłkarze wyjeżdżają w 17-18 lat, a wtedy zrobiono nam taki wyjątek, że po ukończeniu 30 roku życia, w uznaniu zasług, wiecie, rozumicie, możecie wyjechać. Ja powiedziałem, że dopóki nie wyjadę za granicę, to będę grał w UKS-ie. Żaden klub mnie nie interesuje. Które kluby najmocniej dopytywały, najbardziej zabiegały? Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, śląskie kluby. Te, które grały w europejskich pucharach. W międzyczasie jeszcze sytuacja z grudnia 1975 roku. Podczas meczu Pucharu Polski ze Stoczniowcem został pan ukarany za niesportowe zachowanie. Tak, o co tam poszło? To był ustawiony mecz. Wiadomo, że sędziowie wtedy robili, to nie były... Nie było wtedy fryzjera, nie było przekupstwa. Sędziowie wtedy różne rzeczy robili, a to jak byli fajnie przyjmowani, a to tam jakiś drobny suwenir. Ja jeszcze raz nie mówię o tym, o jakichś pieniędznych gratyfikacjach, chociaż kto wie tam. I tam był dziwny numer. Ja byłem kapitanem zespołu. Graliśmy w Pucharze Polski. Z klubem z Wybrzeża i w pewnym momencie zaczęła się jakaś taka dyskusja między Bulzackim i którymś z zawodników z Wybrzeża. I sędzia pokazał czerwoną kartkę Bulzackiemu. Ja jako kapitan podbiegłem do sędziów: panie sędzio, za co pan mu dał czerwoną? No i mnie pokazał czerwoną kartkę. Pokazał mi tę czerwoną kartkę. Ja nie przeklinałem. Nie ten po prostu, no był to mecz o Puchar Polski. I ten sędzia pokazał mnie czerwoną kartkę. I oczywiście zmiany już były wykorzystane. Najlepszym tam, nie wiem, czy był 1-1, czy 2-1, przegrywaliśmy. I wtedy Andrzej Drozdowski stanął, wziął ode mnie ten, że on stanął do bramki. I nie zapomnę tej trzeciej bramki, którą oni nas atakowali. Andrzej był na 16, bo wiadomo, że on grał, chciał raczej nogami, jako ten ostatni obrońca. I oni atakują, Andrzej się cofał i wycofał się obok bramki.
I ten do pustej bramki strzelił na 3-1 i przegraliśmy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak to sędziowie wówczas, ta nadzwyczajna kasta, zresztą do dzisiaj to trwa, jeśli chodzi o prawdziwych tych sędziów, i z tym się zgadzam w 100%, oni sobie uzurpowali wtedy, że oni będą najważniejsi na boisku. I to był właśnie błąd tych sędziów, bo to jak ja sędziuję, to jest, a najlepszy sędzia na świecie jest taki, którego na boisku nie widać i nie słychać. I prowadzi spotkanie wzorowo. A nasi niektórzy sędziowie chcieli pokazać, że ja tutaj jestem najważniejszy. I były właśnie takie patologiczne sprawy w wielu meczach, no ale na sędziego nie wolno powiedzieć, bo wiecie, rozumicie, to jest, każdy ma prawo do pomyłki. Do czego zmierzam? Z Mirkiem byliśmy reprezentantami Polski, on dostał 8 spotkań, a 4. No bo ten sędzia nie miał co napisać, bo ja się, no przecież byli świadkowie. Ja mówię, panie sędzio, za co? Jako kapitan drużyny. I on mnie kapitan drużyny wyrzucił. I do czego zmierzam? Tenże pan spowodował to, że ja byłem piłkarzem roku. Bo już wiadomo, piłka nożna robiła ten, już był wywiad ze mną, wszystko było, jakby to powiedzieć, no, do nominacji przygotowane, wywiady, poszły wywiady, że ja piłkarz roku i przez to nie zostałem piłkarzem roku, no bo wiecie, rozumicie, towarzysze. Nie wygrałem plebiscytu również na najlepszego sportowca Łodzi. Zająłem chyba 4. miejsce, no bo nie wolno, żeby z czerwoną kartką zawodnik stał na ten. No takie były czasy i trudno. Ja miałem tę satysfakcję, że dostałem 4 spotkania, bo to minimum było 4, i za co? Nie było za co, ale ja mówię, no tacy byli ludzie, tak jak to ja mówię, tak za komuny traktowano sędziów. Jako, ja nie wiem, jakieś bóstwa. Nie wolno było im nic zarzucić. Duże rozczarowanie, duża frustracja w takim momencie? Wie pan, czy frustracja? Jedna decyzja zabiera kilka właśnie laurów? No stało się, no i co? Wszyscy wiedzieli, że ja zdobyłem miano tego piłkarza roku. No i zdecydowano się w ostatniej, no zmienić, i Zygmunt Maszczyk został tym piłkarzem, a mnie tam pominięto, no bo nie wypada, żeby zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę w pucharowym meczu, był piłkarzem. To samo było tutaj. No ale wtedy wiadomo, że rządzili, co ja nie mam pretensji do tego, rządziła partia i wiecie, rozumicie, nie wypada. No i któryś tam z towarzyszy powiedział i wyeliminowali mnie. I przy tym się nie dyskutowało. Sezon 76-77 to były te rozgrywki, kiedy wydawało się, że UKS sięgnie wreszcie po Mistrzostwo Polski. Pierwsze miejsce po pierwszej części sezonu, a na wiosnę 7 kolejnych tak, porażek. I to było przyczyną, żeście roztrwonili tą przewagę wtedy? Trudno powiedzieć, co było przyczyną. No cóż, na pewno przyczyną było to, że nie można było dopuścić do tych 7 porażek. Tak jest na całym świecie. Zresztą UKS teraz to moim zdaniem przećwiczył. Dam taki przykład. Wisła Kraków, która egzystowała w pewnym momencie bez grosza, no bo była w sytuacji tragicznej, przyszedł tam Stolarczyk, który złapał jakoś ten kontakt z tym zespołem i ta Wisła zaczęła grać. Bez pieniędzy, bez zawodników, bo tam nie wiadomo, kto grał, jak grał. Ja mówię to przed sytuacji przed Błaszczykowskim. I właściwie on uratował Wisłę. On stworzył zespół. Ale w pewnym momencie zaczął ponosić porażki. To znaczy, że stracił kontakt z zespołem. Tak jak Probierz teraz stracił kontakt z zespołem Krakowi. I jest, nie może 7 porażek chyba poniósł. I jest w dalszym ciągu trenerem. Oczywiście ja uważam, że Probierz jest bardzo dobrym trenerem. Jest to mój kandydat, on i Stokowiec na trenera kadry przyszłego. Ale nie idzie. I wiadomo, że jak w zespole nie idzie, to nie wymienia się 11 zawodników, czy 20, tylko zmienia się ten miotłę. I proszę zauważyć, Stolarczyk, który miał... No,
ogromne zasługi w tym, że Wisła w ogóle istnieje, w pewnym momencie zaczął przegrywać. I pomimo tych zasług zmienili Storaczyka. Przyszedł jakiś tam Skowronek, no bo to nie wiadomo. I okazuje się, że ten Skowronek wyprowadził Wisłę z tego bagna i Wisła najprawdopodobniej się utrzyma. Zmiany trenerów muszą być w każdym zespole, bo nie można dopuścić do tego, że do tych 7 czy 8 porażek. Dlaczego? Dlatego, że po tej 4 porażce zawodnicy już wychodzą na boisko i są skazani na... Bo mamy trenera, który nam nie pomaga. W sensie takim. I dam taki przykład tu w ŁKS-ie. Kaziu Moskal kapitalnie wprowadził zespół do ekstraklasy. Zresztą to dla mnie jest zasługa pana Salskiego, któremu gratuluję. I będę apelował o to, żeby on został honorowym obywatelem miasta Łodzi, bo zrobił tutaj dla piłki łódzkiej coś fenomenalnego. Bogaty Widzew, a tutaj proszę, jakiś biedny ŁKS gra w ekstraklasie. Dla mnie jest to tylko i wyłącznie zasługa pana Salskiego, któremu gratuluję i jeszcze raz mówię. Dla mnie powinien być honorowym obywatelem miasta Łodzi. Ale popełnił jeden błąd. Kiedy ŁKS... Jak to się odbija na zespole? ŁKS zaczął w rozgrywki w ekstraklasie fenomenalnie. Remis tutaj z Lechią. Dobrze, no bo Lechia tam europejskie puchary. W Krakowie wygrali mecz. No coś nieprawdopodobnego. Wygrali mecz i tutaj trzeci mecz chyba był z Lechem Poznań. Przegrany. Można przegrać mecz. Nie ma sprawy, bo to z Krakowią się wygrało. Lech zawsze jest groźny. I były 2 następne spotkania z Piastem, Gliwice i z Legią. Z Piastem, kiedy ŁKS grał bardzo dobrze, w której w 80. którejś minucie jest rzut karny, przystanie 0-0. Nie strzelają tego karnego. Ci robią kontrę i zamiast remisu, właściwie zamiast zwycięstwa, jest porażka. Przyjeżdża Legia. Legia w rezerwowym składzie. ŁKS gra kapitalne spotkanie, prowadzi 2-1 i w końcówce przegrywa 3-2. I teraz jaka jest reakcja zawodników? Gdyby te spotkania, gdyby był rzut karny wykorzystany, ŁKS wygrałby z mistrzem Polski. Z mistrzem Polski, bo Piast był wtedy mistrzem Polski. Do tej młodej drużyny wchodzi nieprawdopodobny duch takiej walki i pewność siebie. Gdyby utrzymany był wynik 2-1 z Legią w końcówce, no bo przecież w końcówce, tu niezgoda chyba strzelił te bramki, który wszedł, już nie pamiętam jak to było, wygrana z Legią podbudowałaby ten zespół. I teraz proszę zauważyć, co się dzieje w szatni. Zawodnicy są tacy, że no kurde, no, jak mówiłem o bramkarzu, bramkarz nie pomógł wygrać meczu. Ale trener też nam nie pomógł, no bo jeśli wyznaczył zawodnika, który nie strzelił karnego, no przecież trener musi za to wziąć odpowiedzialność. Z Legią, jeśli wygrywamy 2-1, nie zrobił żadnych zmian. No może gdyby coś tam zrobił, byśmy dociągnęli ten mecz do końca. I gdyby ŁKS z Legią i z Piastem minimum 4 punkty uzyskał, dzisiaj ŁKS byłby w górze tabeli, bo ci chłopcy by stali się takimi łódzkimi orłami. A oni zostali zdołowani. Oni zostali zdołowani i każdy zawodnik szuka, kurczę, no nie pomógł nam. I w tym momencie powinna nastąpić refleksja u pana Salskiego i od kierownictwa klubu, że ci chłopcy zostali pozbawieni ogromnej szansy, żeby stać się kimś. I trzeba było się zastanowić może nie nad dymisją, a tylko odsunięciem go od zespołu. Bo wystarczyło, że przyjdzie, jak to myśmy niejednokrotnie, że magazynier może trenować nas. Tylko byłaby inna miotła. No przyszedł Skowronek i co on zrobił? No nic nie zrobił. No. No po prostu tylko, nie wiem, popatrzył inaczej na zespół. I ten zespół zaczął grać. I tu, kiedy po meczu z Legią musiało nastąpić jakieś takie zastanowienie. Jeszcze raz mówię, nie o wyrzuceniu Moskala, bo dużo zrobił, ale o odsunięciu, no urlop, jakoś coś wymyślić. To powinno nastąpić.
I następny mecz był na Pogoni, ze słabą Pogonią, bo KS przegrywa i już po słabym meczu. I te słabe mecze się zaczęły i doszło do 8 porażek. Po 8 porażkach praktycznie UKS przestał być drużyną. Poza tym wydaje mi się, że został popełniony pewien błąd. Dlaczego? Dlatego, że w każdej drużynie jest coś, co się nazywa, jakby to powiedzieć, taką wartością nabytą. I tą wartością nabytą, tutaj nawet po tych Mistrzostwach Europy, był ten chłopak, który w reprezentacji Polski gra. Do lat 20. I nagle on zostaje kozą ofiarnym i zostaje odesłany na ławkę rezerwowych. Nie można na to pozwolić. Dlatego, że jeśli Sobociński jest reprezentantem Polski, to jest najbardziej wartościowym naszym zawodnikiem. I jego posadzenie na ławkę dewaluuje go. Takiemu chłopcu trzeba pomóc. No bo on tam strzelił jakieś dwa samobójcze bramki. Boże, samobójcze bramki strzelają najlepsi brońcy na świecie. Najlepsi piłkarze świata. No, odbije się coś rykoszetem. Nie wolno tego robić. Jeśli nie idzie na przykład gra jemu jako tych dwóch ostatnich obrońców, no to go wystawić jako pomocnika defensywnego pomocnika, żeby on grał to samo, bo to jest młody chłopak, który się rozwija. I dla mnie on został zdewaluowany wartościowo, nie tylko finansowo, ale i zawodniczo. No ale cóż, tak samo jak namawiałem, bo tak jak do mnie dziennikarze dzwonili, namawiałem, żeby UKS się zdecydował już w tej chwili na grę pierwszoligowym składem. Dlaczego? Dlatego, że UKS już przed pandemią nie miał procent na utrzymanie się. To co się robi? To się robi tak zwany spis treści, spis inwentarza i patrzy się na poszczególnych zawodników. Czy na niego mogli liczyć, do kiedy ma kontrakt ten. I zacząć grać z zawodnikami pierwszoligowymi. To znaczy składem pierwszoligowym, który będzie grał w przyszłym roku, żeby te 7 czy 10, te 10 spotkań, żeby się zgrać i żeby wejść w nowy sezon pierwszej ligi, bo Widzew najprawdopodobniej wejdzie i z Widzewem w przyszłym roku awansować do Ekstraklasy. I to moim zdaniem powinien być taki cel, który przyświeca kierownictwu i sztabowi szkoleniowemu. No bo w tej chwili już UKS nie ma żadnych szans. I te 7 meczów można rozegrać tym składem, no bo jeśli, no trzeba popatrzeć, kto ma kontrakty, do kiedy, jak, czy będzie chciał porozmawiać z zawodnikami, czy będzie chciał grać w pierwszej lidze. Jeśli nie będzie chciał, no to szkoda w tej chwili tych 7 spotkań, które mogą być bardzo ważne w starcie pierwszej ligi. I te 7 spotkań potraktować, moim zdaniem 11, no ale już się stało, 7 spotkań potraktować jako okres przygotowawczy do startu w pierwszej lidze. Do zwycięskiego startu w pierwszej lidze. Jeszcze podrążę ten sezon 7-6, 7-7, bo teraz ten UKS, o którym rozmawialiśmy, to byli młodzi chłopcy w większości, którzy stawiali pierwszy przeciw Ekstraklasie. Wy mieliście wtedy zespół praktycznie reprezentacji, co pan wspomniał, reprezentanci Polski w różnych kategoriach wiekowych. I dlatego mówię, że wtedy kierownictwo powinno odsunąć trenerów po powiedzmy trzeciej czy czwartej porażce. Bo coś nie zadziałało. Albo, no wy co, wyrzucić parę zawodników? No raczej nie. No musi być. No, w piłce nożnej, co by nie było i jakby nie powiedzieć, trener odpowiada za wszystko. I nikt jeszcze na świecie nie zmienił 11 zawodników, a zostawił trenera. No bo takie są reguły gry. I trener musi zostać w tym momencie urlopowany. Mieliście wtedy takie poczucie zaprzepaszczonej szansy, która może się nie powtórzyć, tak, bo to tak. Też nawet pucharami się nie skończyło wtedy. Zgadza się, ale jeszcze raz mówię, no, kierownictwo decyduje o tym, kto będzie trenerem danego zespołu. I gdyby wtedy, powiedzmy po trzeciej porażce, gdyby była taka analiza, tak samo jak ja tutaj w tej chwili analizuję po Piaszczyk, Gliwice i po Legii, czyli po chyba czwartej porażce, tak? Bo to była tak trzecia czy czwarta porażka. Żeby wtedy przeanalizować, kto wie, czy UKS nie byłby dzisiaj na miejscu Wisły czy Rakowa Częstochowa. No bo ta drużyna straciła całkowitą wartość po 8 porażce, bo przestali wierzyć w to, że oni w ogóle mogą wygrać. I teraz no,
co z tego, że we Wrocławiu oni mieli w pierwszej połowie chyba 60% utrzymania się przy piłce. Jaki był wynik? 3-0. Ale gdyby to była, grała drużyna pierwszoligowa już na przyszły sezon, to nie ma sprawy. I ten mecz potwierdził, no ŁKS niby miał, był przy piłce, ale przegrywał 3-0 w pierwszej połowie i 60% miał. Także ja dlatego nawiązuję do tamtej sytuacji. Gdyby po trzecim, czwartym spotkaniu nastąpiło coś, no, jakaś zmiana, a to samo. Było to samo i praktycznie spowodowało to to, że ŁKS tam zajął no, któreś miejsce niegwarantujące. Także mówię, tu jest ten, jakby to powiedzieć, dyrektor sportowy, ten sztab sportowy, niezwiązany bezpośrednio z prowadzeniem, z boiskiem, ten sztab taki, który decyduje o wszystkim. I tego sztabu wtedy nie było. Sezon 77-78, ostatni z Pana udziałem w ŁKS-ie. Znowu było blisko, ale skończyło się na tym bardzo nielubianym przez sportowców czwartym miejscu. Czego wtedy zabrakło, już tak patrząc na chłodno? Wam trudno powiedzieć, czego zabrakło. Wtedy były drużyny i piłkarze, którzy tak jak jest w tej chwili w Hiszpanii. Barcelona i Real muszą być na czele, no bo oni dominują. Tutaj, jak myśmy grali, ten Górnik Zabrze i Legia Warszawa musiała być. Doskoczył Widzew jako ta trzecia siła. Także mówię, no to czy coś zabrakło? No na pewno coś zabrakło, ale jeszcze raz mówię, ŁKS nie był drużyną na europejskie puchary. Nie był taką drużyną eksportową, którą, no tak jak dzisiaj mamy, no co by nie mówić, to mamy tylko chyba jedną drużynę eksportową, taką, którą no, można się tam gdzieś pokazać, to jest Legia. No bo Piast Gliwice zdobył mistrza Polski i przegrał z kim? No przegrali, ja nawet nie wiem, z kim on przegrał. Lech niespełniony nadzieje od 3 lat. No nie ma tej drugiej drużyny eksportowej. Jedyna Legia, która ma i bazę, i logistykę, i wszystko ma, że może się zaprezentować w tych europejskich pucharach. Ale też im coś tam nie bardzo wychodzi, bo mają kapitalny skład i też analizując to, jakby to powiedzieć, szkoleniowo, Legia ma w porównaniu z ŁKS-em i ze wszystkimi drużynami, 20 zawodników równorzędnych. I tu potrzebny jest trener, który z tej 20 w danym dniu wybierze 11 i trafi, bo my jesteśmy dwójkę napastnikami. I on obserwuje nas, ale musi któregoś z nas wybrać. I to jest wielkość trenera, bo proszę zauważyć, Legia jest takim Realem Madryt Polski, bo ma najlepszych zawodników, no skład ma nieprawdopodobny i trener nie trafia. A w Realu Madryt czy w Barcelonie tam jest tak, 11 gra, 16 jest na ławie, no bo tam piątka jest na ławie, ale 6 czy 10 jest na trybunach i na tych trybunach są reprezentanci kraju, no bo tam jest 30 reprezentantów kraju. Czyli reprezentant kraju, danego kraju, nie Hiszpanii, jest na trybunie. I właśnie to jest wielkość trenera, że on potrafi, tego dzisiaj postawię, tego dzisiaj, no bo nie można grać 11. I Legia tego nie ma. No ostatnia kompromitująca porażka w Zabrzu świadczy o tym, że ten wybór nie jest jakiś taki optymalny. Bo w ŁKS-ie jest powiedzmy 12, 11 czy 10 zawodników i oni muszą grać w ekstraklasie. Ale w pierwszej lidze już nie będą grali i trzeba to tworzyć. Po sezonie 77-78 pan kończy te wspomniane 30 lat, dostaje zgodę na wyjazd i wyjeżdża do belgijskiego Oberhof. Co przekonało pana, że akurat właśnie tam zdecydował się pan wyjechać? Włodek Lubański do mnie zadzwonił i powiedział, że boń się przez Włodka. Ja przyjąłem, bo co tu dużo mówić, wtedy wyjeżdżało się nie tak jak teraz, powiedzmy Lewandowski czy inni zawodnicy. Szymański 18-20-letni, wtedy 30 lat, to wyjeżdżało się na saksy i jakby to powiedzieć, żeby zarobić. Bo wtedy była taka niestety inna relacja dolara do złotówki, wtedy dolar kosztował 100 zł,
i za dolara można było obiad w Grandce zjeść na trzy osoby, a w tej chwili inna relacja była. I to była taka nagroda, że myśmy mogli grać właśnie w zawodowych klubach, w profesjonalnych klubach za w miarę godziwe pieniądze. I to wszystko. No, ja grałem praktycznie 4 lata i trzeba było zakończyć karierę i tą karierę praktycznie zakończyłem tutaj w ŁKS-ie. Do tego zaraz jeszcze dojdziemy. Z perspektywy czasu to był dobry wybór, ta Belgia? Czy żałował pan, że na jakąś inną opcję się nie zdecydował? Ja nigdy nie żałuję to, co robiłem. No i co mi to da? Mam walnąć głową w ścianę i powiedzieć, o Jezu, co ja zrobiłem? Po prostu. Jak się nie ma tego, co się lubi to, co się ma. Gdybym ja miał możliwość wyjechania, bo były takie propozycje po Wembley, no to wiadomo, że to byłby inny klub i no, być może inny kierunek. To jest to samo, co Włodek Lubański, bo o Włodku mówimy różne rzeczy, a ja znam sprawę. Włodek kiedyś grał w reprezentacji świata za Mancio i ten w imieniu kierownika klubu zaproponował, żeby przeszedł Włodek jako ten 17 czy 18-letni do Realu Madryt. No ale wicie, rozumicie, bo górnicy przestaną pracować jak ten, no i Włodka nie puszczyli. I na tym kto stracił? No straciła polska piłka, no bo Włodek na pewno by się lepiej rozwinął i grałby w najlepszej drużynie świata. Bo wtedy Real był najlepszą drużyną świata. O pana jakie kluby jeszcze dopytywały z zagranicy? Angielskie kluby dopytywały. No ale mówię, no to wszystko było nierealne, no bo wtedy inny ustrój panował. Ale jeszcze mówię, no było jak było. Gdybym miał powtórzyć swoje życie jeszcze raz, bym to samo robił, bo popełniłem wiele, wiele błędów, ale nigdy nie żałowałem tych błędów, bo starałem się wyciągać z nich wnioski. Na tym życie polega, nie na tym, żeby walić głową w ścianę i mówić, o Jezu, co ja zrobiłem. To jak w takim razie żyło, jak się grało w Belgii? Ciężko się było przestawić po 30 latach bycia w PRL-owskiej Polsce? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ja w ogóle życie piłkarza, sportowca, a szczególnie piłkarza, polegało na tym, że myśmy po prostu żyli na walizkach. No bo tutaj w Polsce graliśmy w swoich klubach, bo wtedy, mówię tak w cudzysłowie, sami Polacy grali w reprezentacji, bo nikt z nas nie grał za granicą. Myśmy byli w roku 200-250 dni poza domem. Także to ja do tego byłem przyzwyczajony, czy ja mieszkałem w Antwerpii, czy potem w Alicante, to traktowałem to jako hotel i traktowałem to jako pracę. Także tu nie było żadnego przestawienia. Oczywiście była nieprawdopodobna tęsknota za wiadomościami z Polski. Bo czy w Belgii, no nie było wtedy komputerów, nie można było. Internetu nie było, no to ja pamiętam w Hiszpanii jak byłem, to kupiłem sobie radio, takie najlepsze, jakie tam podobno było, z zasięgiem, mieszkałem nad morzem, to od godziny chyba 10 w nocy szukałem anteną, czy złapię Warszawy, żeby posłuchać wyników. To samo było w Belgii, to miałem w Belgii miałem lepszy zasięg, żeby tych wyników, no, były tylko telefony, faksy, nie było żadnych SMS-ów, MMS-ów. I to było chyba najbardziej jakieś takie bolesne, jeśli chodzi o taką tęsknotę za krajem. Za to ta najprzyjemniejsza chwila to chyba zdobycie Pucharu Belgii, bo to największy sukces w całej klubowej karierze. Na pana. Pewno. Berszot był takim klubem jak powiedzmy ŁKS. Nie był to klub na mistrzostwo. Nie był to na spadek klub, a Puchar Belgii, zdobycie Pucharu Belgii, było to inaczej niż u nas zdobycie Pucharu Polski. Bo u nas zdobycie Pucharu Polski tak było, przy okazji. Tam zdobycie Pucharu Polski było na równi z mistrzostwem. Bo to się odbywało wtedy na Heysel, na takim stadionie ich narodowym. I to były, jak to się mówi, poważne gry i poważne osiągnięcie. I to było chyba największy mój sukces. Akurat ja tam wszedłem i ten puchar został zdobyty. A jakby pan porównał atmosferę na trybunach w
wtedy, co była w Polsce, w Belgii, no i w Hiszpanii, do której pan na koniec trafił. Nie ma porównań. Porównanie to jest tylko jedno, że ja uważam, że nasi kibice są najlepsi na świecie, wtedy byli najlepsi na świecie, ale mieli jedno, jak to się mówi, jedno nieudogodnienie. W Europie już były stadiony zamknięte. Znaczy zamknięte, w sensie zadaszone. A u nas te stadiony wszystkie były do góry szły. No bo doping nie szedł na boisko. Tam się odbijał od dachu i spadał na boisko. I to było, no to było wrażenie sprawiało. Dam przykład. Widzew i ŁKS. Widzew gra na boisku zadaszonym. Tam przychodzi to 18 tysięcy. Jak to huknie, to nawet legioniści, którzy tutaj grali w Pucharze Polskim, mówią, to jest niemożliwe, bo jest to 12 zawodnik. Na czym to polega ten 12 zawodnik? Bo jak ja słyszę, że paru dziennikarzy, którzy nie mają dużego pojęcia o futbolu, piszą, że to jest 12, na czym to polega? 12 zawodnik, może wreszcie to zrozumieją, jest taki, że atakuje, na Widzewie mówię, czy na stadionach właśnie takich, na Wembley, czy tych, które były zadoszone. Atakuje drużyna przeciwna, cicho jest na trybunach. No bo to 18 tysięcy, no bo jest cicho. Patrzą jak będzie. Czyli co to daje drużynie Widzewa? Że bramkarz Widzewa, obrońcy Widzewa mogą powiedzieć przejść na prawo, przejść na lewo, przejść na ten i wszyscy się słyszą. Jeśli atakuje Widzew, to jest taki szum, że bramkarz przeciwnika i obrońcy tylko mogą się widzieć, bo nie słyszą się. I to na tym polega 12 zawodnik, że w tym momencie, jak jest taki szum, to w defensywie popełnia się błędy, bo nie można ustawić swoich kolegów. Bramkarz jest praktycznie bezradny. I tak na Widzewie było, kiedy byli kibice. Proszę, teraz nie ma kibiców. Pomijam to, że Widzew jest moim zdaniem źle przygotowany do sezonu, no bo nie można przegrać z ostatnią i przedostatnią drużyną u siebie, ale brak tego 12 zawodnika. Dlaczego ŁKS? Też nie wiem, czy nie miałby więcej punktów zdecydowanie, gdyby to był stadion zamknięty i zadaszony. Bo z tego, co ja wiem, to ten doping, który tutaj na tej trybunie, te 5 tysięcy robi, słychać na Kościuszki, na boisku nie słychać. I tu proszę zauważyć, że jak no już teraz te trybuny może trochę zrobią taki... Kiedy ŁKS atakował, to bramkarz przeciwnika i obrońcy mogli się ustawiać, bo to nawet na trybunie było słychać, bo ja w telewizji to słyszałem, jak oni tam się ustawiają, a na Widzewie tego nie słychać. No bo jak rykną, czyli... Oni tutaj błędu nie popełniają w defensywie, przeciwnicy. No bo nie ma tego 12 zawodnika. I na tym to polega. Gdyby ŁKS miał cały stadion i jeszcze zakryty i byłoby powiedzmy 15 tysięcy, to przeciwnikowi się bardzo źle gra. Kończąc ten zagraniczny wątek pana kariery, co poszło nie tak, że w Primera División tylko 12 meczów w Alicante udało się rozegrać? Ja tam złapałem kontuzje. Tutaj zresztą przyjechałem na mecz Polska-Hiszpania, Polska-Niemcy. Z innego klimatu i złapałem kontuzję korzonek, to znaczy kręgosłupa. I praktycznie zakończyłem tam karierę. Grałem te 10 czy 12 spotkań. W sumie było nieźle, no bo nawet byłem powołany do reprezentacji Polski. I tutaj na meczu w Lipsku było zimno, bo to wtedy chyba był, nie wiem, listopad czy ten. Korzonki mnie praktycznie wykończyły i postanowiłem, miałem kontrakt na 2 lata. Po roku z mojej inicjatywy rozwiązałem ten kontrakt. Bez żadnych konsekwencji wróciłem tutaj do ŁKS. Znaczy do Łodzi. No i rozegrał pan jeszcze 4 mecze. Tak, to był przypadek, dlatego że ja byłem asystentem Leszka Jezierskiego i myśmy mieli kłopot, bo na jednym treningu Robakiewicz chyba złamał coś tam, nogę, a Kwaśniewicz ten, rękę, czy zęby któremuś tam po prostu
podczas starcia, no i kto będzie grał. No to ja w tych czterech meczach wystąpiłem, bo oni mieli kontuzję. I ja sam jako trener pojechałem do Stomilu Olsztyn, bo dowiedziałem się tam, że jest taki bramkarz Jarek Bako, który był chyba drugim albo trzecim bramkarzem. On nie był pierwszym bramkarzem, ale pojechałem tam na mecz i akurat on bronił. I przywiozłem go tutaj, to znaczy no, to nie przywiozłem, no, wiadomo tam, kto nie puści trzeciego bramkarza. Przyjechał tutaj, pojechaliśmy do Spały i była tego typu sytuacja, na tydzień do Spały na jakieś zgrupowanie. I był tutaj mecz już, nie pamiętam z kim, chyba z Gwardią Warszawa. Siedzimy w Spale, no i oczywiście ustalamy skład. No i Leszek się tak na mnie patrzy i mówi, no co, grasz? Ja mówię, nie. Nie gra Bako. Dlaczego? Ja z nim trenowałem, tak się jakoś no, przyglądałem, bo ja byłem trenerem oczywiście. Przyglądałem się, mówi, w pewnym momencie, no, już rzucam. Dzień przed meczem jest trening i dzień przed decyzją. I ja tak go trenuję i mówię, no co by było, jakbyś jutro zagrał? Mówi, ja nie pękam. I tak do mnie mówi, ja nie pękam. Ale ja wiem, że wszyscy chcą, żeby pan grał. Ja mówię, a nie boisz się, dlaczego mam się bać? Ja mówię, to jutro grasz. I on przyjął to nie na zasadzie taki, o Jezus, nie no, no fajnie. No i taka była decyzja. Ja oczywiście byłem na rezerwie, na wszelki wypadek i to jeszcze chyba kilka spotkań byłem na rezerwie, bo ci moi młodsi koledzy nie doszli do siebie. No dopiero za kilka tygodni. No i Jarek zadebiutował i potem wskoczył do reprezentacji Polski. Pana nie ciągnęło wtedy jeszcze na boisko? 34 lata dla bramkarza to nie jest specjalnie zaawansowany bieg. Nie ciągnęło. Ja po prostu, jakby to powiedzieć, no, to jest to samo jak ja paliłem, jak jako zawodnik paliłem. I to nawet dużo paliłem. I w pewnym momencie, już po zakończeniu kariery, powiedziałem, nie, od jutra nie palę. Znaczy, zawieszam palenie. Bo ja nie nienawidzę czegoś, co ktoś mówi, ja nie palę od jutra, a za trzy dni już jest przy papierosie. Ja mówię, zawieszam palenie. I zawiesiłem do dziś, to jest 30 lat. Po prostu tak się przekręciło w głowie, że zakończyłem karierę i w ogóle o tym nie myślałem, nic mnie nie ciągnęło. Bo wtedy jeszcze rozpocząłem studia trenerskie na WF-ie w Warszawie. No i to było moim głównym celem. Trenerka i komentatorka, no bo komentowałem wiele spotkań w telewizjach różnych. Choć formalnie pan nim nie jest, w jakimś sensie czuje się pan wychowankiem UKS-u? Tak, naturalnie. Czuję się, dlaczego? Jeszcze raz podkreślam, bo ja nie wiem, tak prawdę mówiąc, czyim ja jestem wychowankiem. Czy Śląska Wrocław, czy Gwardii Wrocław. No bo to tak było, że tam nie zagrałem, ale podpisałem tak, te deklaracje takie. Przeszedłem do Gwardii i nie wiem. Natomiast tu mogę powiedzieć, że tutaj oni mi... Tu się odrodził po prostu Jan Tomaszewski, bramkarz i oni mi pomogli w tym, to co powiedziałem na początku, to futbolowe życie uratował mi UKS. Ja powiedziałem, że jeśli kiedykolwiek wrócę do Polski, jak byłem, to tylko do Łodzi i tutaj jestem zakorzeniony i czuję się naprawdę, oczywiście farbowanym łodzianinem jestem, ale czuję się łodzianinem z krwi i kości. W Ekstraklasie Polskiej ponad 200 spotkań, z czego prawie 160 w barwach UKS-u. Które pamięta pan najbardziej, które uważa pan za najlepsze w swoim wykonaniu? Wydaje mi się, że to spotkanie, które zadecydowało o meczu na Wembley, to było nieprawdopodobne. Wiadomo, że no, o meczu z Anglikami, no bo pan Kazimierz szukał, ja mówię, tego bramkarza. I tutaj graliśmy mecz Marian Szeja, fenomenalny bramkarz. W 1966 roku, czyli 6 lat przed Wembley, Polska grała w Liverpoolu mecz z Anglią. Towarzyskie spotkanie chyba. Tam chyba nawet Jurek Sadek strzelił bramkę na 1-0 i Marian Szeja bronił fenomenalnie z Anglikami.
i zremisowaliśmy, Polska zremisowała to spotkanie 1-1. I cały czas były takie dywagacje, czy Szeja, czy ja, bo czekał nas mecz tutaj z Anglią w Chorzowie, pierwszy mecz. I myśmy grali, Marian grał, już nie pamiętam, czy to był Torres Wałbrzych, czy Zagłębie Wałbrzych, bo najpierw był Torres, potem Zagłębie. I Marian grał właśnie w Zagłębiu Wałbrzych. I myśmy grali tutaj mecz. No i prasa oczywiście zrobiła ten mecz Tomaszewski-Szeja. No bo kto? On był w reprezentacji, ja byłem w reprezentacji. I graliśmy tutaj, wygraliśmy to spotkanie 4 albo 5-0. Ale mnie uznano najlepszego na boisku, bo spotkanie było i to, wydaje mi się, że to był mój najlepszy mecz w życiu. Dlaczego? Dlatego, że no myśmy mieli tego farta, że co podeszliśmy po bramkę, Marian był bez szans, a oni no jechali z nami nieprawdopodobnie. I ja to wszystko wybroniłem. I pamiętam, Sport Katowicki dał mi chyba 10, najwyższą ocenę bramkarzowi, który wygrał 4-0, no, czyli praktycznie nic nie było do roboty. Chyba 4-0 było. I to, wydaje mi się, to był taki przełomowy i najlepszy mecz tutaj w mojej karierze UKS-owskiej. A jakieś inne spotkania, które z innego powodu pan zapamiętał szczególnie? No, każde spotkanie ma coś do siebie. Ja nie chciałbym tego... Ten mecz dlatego mówię, bo on chyba zadecydował i przekonał całą Polskę, że w meczu z Anglikami i dziennikarzy powinien wystąpić Tomaszewski, a nie Szeja, który no, miał... nieprawdopodobny wkład właśnie w ten remis w Liverpoolu. No ale mówię, takie jest życie. Ja każde spotkanie traktowałem poważnie. Dlaczego? Dlatego, że ja nie opuściłem ani jednego dnia treningu bez usprawiedliwienia. Oczywiście, no miałem, tam miałem nogę w gipsie, rękę w gipsie, no nie trenowałem, ale ja traktowałem to jak zawód, jak pracę. I to pozostało do mnie. Zresztą pan Kazimierz Górski nas w tym jakoś utwierdzał, bo ciągle mówił, że jest czas pracy i czas wypoczynku. Piłkarz to nie jest zakonnik, wszystko może. Tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile. I ja chyba byłem takim jednym takim zawodnikiem, do którego nie ma żadnych zastrzeżeń jakiejś natury higieny życia czy natury jakiejś tam innej. Dlatego, że grałem w przeciętnej drużynie polskiej, no bo UKS nie był jakimś najlepszym drużyną, nie był górnikiem, nie ustawiał, jak to się mówi, tabeli polskiej ligi, no bo to Legia ustawiała, górnik ustawiał. Ta przeciętność tej drużyny powodowała to, że ja jako bramkarz miałem taki komfort, że grając powiedzmy w górniku czy w Legii, to bramkarz ma 5 sytuacji na mecz, albo 4, albo w ogóle nie ma. No bo teraz Juventus jeszcze często nie ma, no bo oni wszyscy się boją Juventusu. A grając w słabszej drużynie, takiej jak tutaj UKS, to bramkarz ma 20 sytuacji, no bo przeciwnicy grają jak na równi z równym. I tak, grając powiedzmy w Juventusie, jak Szczęsny puści bramkę, no to 100% planu wykonał. No bo jeden strzał, jedna bramka. A grając w słabszej drużynie, przeciwko dobrym, to się ma 20 strzałów. To nawet jak się popełni jakiś błąd, to zawsze jest 18 strzałów, możliwość taka, że ja się zrehabilituję. I to, mówię, to każdy mecz był taki, że ja nie chciałem, a niejednokrotnie było tak, że o Tomaszewski wygrał mecz, no bo tam, ale również było, że Tomaszewski przegrał mecz. No bo, Boże, no puściłem jakąś bramkę, czy źle się czułem. No to było, no ale... Ważne, ja doszedłem do wniosku, że oczywiście ważne jest to, żeby nazwiska nie przekręcali. A czy ja wygrałem, czy ja przegrałem, to znaczy, że no ja coś znaczę w tym zespole. A jaka była najbardziej kuriozalna bramka, którą zdarzyło się panu wpuścić? Ojej, to było tych bramek od groma, bo to różnie się... No, nie zapomnę do końca życia... nie grałem w tym spotkaniu. Jak widzę, nas wykolegował tutaj na tym stadionie i dojdę do tej mojej kuriozalnej zejścia z boiska i bramki. Wiadomo, że wtedy nie było tych podgrzewanych ten beton, bo tu graliśmy, już nie pamiętam, z Widzewem w lutym czy w marcu,
No beton, no po prostu beton. No jak się zatrzymać? I Boniek i spółka wykolegowali nas. Oni se, tam w Wifamie, to były te metalowe zakłady, zrobili korki. Zrobili korki, bo sędziowie sprawdzali korki, bo to musiało być tam 12 mm średnica. No i tak się stało i sędzia patrzył na te korki. No i myśmy grali w tych korkach 12. Oś tak, no to po prostu grało się jak na lodzie. Nie można było tak. A oni skubańcy pomyśleli, no i co? No, pogratulowałem to zresztą Bońkowi. Oni zrobili nakładki, zrobili szpilki, tak jak lekkoatleci mają, które się wbijają w ziemię i w lód. I na to zrobili 12-milimetrowe nakładki. Takie, które na wcisk były. I w szatni tutaj wychodziło się w tym korytarzu, sędzia proszę pokazać, to pokazali 12-centymetrowe. Tylko wybiegli na boisko, trzy razy tupnęli nogą, nakładki odpadły. I biegali po prostu przy nas, ja nie grałem tego spotkania, wygrali 3 czy 4-0 wygrali. Mogli wygrać 10, no bo biegali jak ekspres przy towarowym. No i tak nas wykolegowali. I ja miałem podobne zdarzenie, zresztą ja ważyłem 93-95 kilo. Pojechaliśmy do Mielca. Boże, a w tym Chamielcu, jak ja to mówię, boisko takie same jak tutaj było. No i co, no, albo grać w tramkokołkach, albo w tych, no bo nie było innego obuwia. I oni... No lepiej się tam czuli, nie wiem, chyba to samo sobie zrobili. Grali jak, no jak ekstra przy towarowym. I było 3-0, była 15 minuta, ja nie miałem piłki w rękach. 3-0 przegrywaliśmy. Przy tym wszystkim jeden rzut karny i dwie takie, że ja po prostu ten. No i poprosiłem trenera o zmianę. Mówię, nie, ja no nie mogłem się utrzymać. No to co to za ten. I wszedł, pamiętam, Piotrek Słabik, który grał fenomenalnie, bo on był szczupły i nie był, nie, no po prostu grał fenomenalnie i wpuścił 4 bramki. I potem, pamiętam, Piotrek mówi, no patrz, kurde molno, musiałem jedno więcej od ciebie puścić. Piotrek, ale ty grałeś 30 minut, to znaczy po 15 minutach ty grałeś, mówię, 70 minut, ja 20. Ale grał fenomenalnie, naprawdę. Przegraliśmy 7-0. No i to było chyba takie najbardziej kuriozalne. Nie miałem piłki w rękach, bo miałem taki zwyczaj, że nie wyciągałem z siatki piłki. Tam niech ktoś tam czytam. Ja miałem ten przesąd, żeby piłki nie wyciągać, bo zaraz będzie druga. Ale tu nie wyciągnąłem ani jednej, było 3-0. I nie dotknąłem piłki. Dużo miał pan jeszcze takich przesądów, rytuałów związanych z meczem, z okresem przedmeczowym? Zawsze coś miałem na lewą stronę. Bo mama mi mówiła, że jak masz jakieś, to zawsze coś, albo slipki, albo jakąś tam skarpetkę, albo coś tam na lewą stronę. I sprawa druga, nigdy nie wchodziłem do bramki w czasie gry. Bo niejednokrotnie, no teraz nie wiem jak jest, że bramkarze tam wchodzą, że coś tam, jakieś ręczniki sobie tam do siatki wkładają. Nie. Ja nie chciałem nigdy przekraczać tej linii bramkowej do tyłu, to żeby po prostu nie, jakby to powiedzieć, no, nie napocząć otwarcia tej bramki. I to było tyle. Napoczął pan wątek spotkań derbowych. Co pan może powiedzieć o meczach z Widzewem, jak do nich podchodziliście? To było coś wspaniałego. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście myśmy walczyli. Nie o Mistrzostwo Polski, o Mistrzostwo Łodzi. Mistrzostwo Polski się nie liczyło. Po prostu myśmy się na co dzień kolegowali. Słynne zakończenia sezonów były w Grandce. To oni w Malinowej, a my w Grandce. Albo my w Grandce, oni w Malinowej. W tej sali Malinowej. Myśmy się ten... Ale ta rywalizacja doprowadzała do tego, że ludzie tym żyli. Kibice tym żyli i myśmy też tym żyli, że nieważne, kto jest mistrzem Polski, ważne, kto jest mistrzem Łodzi. Mogę powiedzieć jedną rzecz, że
Potem się mówiło o charakterze widzewskim. Oni nas tutaj wykolegowali z tymi korkami. Ale ten charakter widzewski w dużej mierze powstał na rywalizacji ŁKS-u z Widzewem. I skąd się wziął Widzew? Przecież Widzew się wziął, przepraszam, że tak powiem, z zawodników niechcianych w ŁKS-ie. Bo ŁKS wtedy był takim jedynym klubem w Łodzi, a drugi był Włókniarz, Start Łódź. Widzew się w ogóle nie liczył, dopóki tam nie przyszedł pan Sobolewski, Wroński i Jezierski. I oni zaczęli ściągać. I ściągali zawodników, którzy nie mieścili się w dużej mierze w ŁKS-ie. Grębosz, Gapiński, Chodakowski. Ojej, no dużo, dużo, nie wiem nawet czy Morzejko. Byli tutaj, Kostrzewiński, i oni poszli do Widzewa. ŁKS był wtedy w pierwszej lidze. Oni tam byli, powiedzmy, w trzeciej. I dochodzili do tego na zasadzie, my wam pokażemy, działacze tam, trenerzy, że my też umiemy grać w piłkę. I ci niechciani spowodowali to, że tak walczyli, że właśnie powstał wtedy takie stwierdzenie, charakter widzewski. Dobierali zawodników dwóch i też tu mogę o tym powiedzieć. Dwa kluby łódzkie starały się o dwóch zawodników bydgoskich. Henka Miłoszewicza i Zbyszka Bońka. Oni chyba wtedy w Zawiszy byli. Nie wiem, czy Henek, no, ale no, z Bydgoszczy. Zbyszek był na pewno z Zawiszy. I Zbyszek przyszedł do Widzewa, a Henek przyszedł do nas. Henek w reprezentacji Polski grał, kapitalny, ale wydaje mi się, że charakter taki zadziora, taki skurczy był, jak to się mówi, Zbyszek miał większy taki charakter. On, Smolarek potem tak rzutowali na to, że oni byli tymi zakapiorami i stworzyli ten charakter widzewski. A Henek był bardziej układny, fenomenalny piłkarz, technik, ale nie miał tego charakteru. Nie narzucił drużynie tego charakteru widzewskiego. A propos charakteru, pan w ŁKS-ie, jeżeli chodzi o trenerów, najdłużej z Leszkiem Jezierskim współpracował. Jak wyglądała ta współpraca dwóch tak silnych osobowości? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wyglądała współpraca. Myśmy się tam potem, jak to się mówi, poróżnili w innych sprawach, ale ja nigdy nie miałem, myśmy się traktowali na równi. Że Leszek mnie traktował nie jako takiego asystenta, tylko na równi i w dwójkę ustalaliśmy pewne rzeczy. I sądzę, że to było korzystne, no bo wtedy, kiedy ŁKS potrzebował, Antoni Ptak potrzebował, no żeby coś zmienić w zespole, to ja zaproponowałem Leszka Jezierskiego, ja pojechałem do niego do Sokolnik, przekonałem go i nie wiem, czy w dwójkę żeśmy wtedy prowadzili. Była to współpraca taka, tyle tylko, że Leszek był innym trenerem. Ja już bardziej byłem takim trenerem, który, powiedzmy, widział zachód. No, grałem w profesjonalnej piłce, a Leszek był tym trenerem takim trochę jak z tej poprzedniej epoki, że ten trener to był taki z batem stał i tylko napierdzielał. Ja się starałem jakoś tak to wypośrodkować. Ja byłem od karania w zespole, nie Leszek, bo do Leszka, jak siedzieliśmy w szatni, przychodził do mnie, panie trenerze, noga mi boli. A co załamano masz? Nie. To wypierdzielaj na boisko, na trening. On po prostu ten nie uznawał jakichś takich, jak ci noga nie wisi, to zasuwaj na trening. Nie brał jeńców, wierzę się. Tak, nie. No i to było fajnie, że a głowa, a brzuch mnie boli, trenuj tam. Nie, Leszek tak inaczej podchodził i był taki bardziej może wojskowy, ale w sensie humorystycznym. A ja już starałem się być na zasadzie takiej zawodowej. Ja pierwszy wprowadziłem, chyba nawet w Polsce, taki zwyczaj w drużynie, że proszę bardzo, jest niedziela mecz. Możecie robić co chcecie. Po meczu. W poniedziałek możecie robić co chcecie. Nawet te niesportowe zachowania. Od wtorku każdy musi być o 10 w domu. Do niedzieli. Dlaczego? Dlatego, że żeby nie było to, że wygraliśmy w niedzielę i świętujemy do piątku. Nie. I
wtedy wprowadziłem coś takiego, że ja jeździłem po domach i sprawdzałem, bo wtedy nie wszyscy mieli telefony. Bo jak ja byłem zawodowym piłkarzem, to trener miał prawo do tego, żeby o 10 do mnie zadzwonić i sprawdzić, czy jestem w domu. Bo musiałem być, bo to jest mój obowiązek. Ja mówię, w poniedziałek możecie robić co chcecie, możecie się spotykać, tam są w domach, nie w domach. Jak was izba wytrzeźwień tylko mówię, złapie, to karę dostaniecie nieprawdopodobną, bo nie wolno, bo jesteście osobami publicznymi. Natomiast od wtorku wszyscy o 10 w domu. Kto nie będzie, będzie miał karę. I to przestrzegałem. I działało w praktyce? Działało. No bo ja sprawdzałem. Ja jeździłem po domach i sprawdzałem. Bo wtedy były właśnie takie inklinacje do tego, no świętujemy do piątku. Nie było to nic wspólnego z profesjonalizmem, ale i to był pierwszy klub w Polsce, gdzie to zostało wprowadzone. A jak wyglądały wasze relacje z Leszkiem Jezierskim na tej linii zawodnik-trener jeszcze wcześniej? Dobrze. Dobrze dlatego, że Leszek mnie szanował. Bo wiedział, że no ja jestem tym reprezentantem Polski, tutaj przyszedłem, bo ja nie przyszedłem za Leszka. Ja przyszedłem za Pawła Kowalskiego. I ja sądzę, że były dobre relacje. No, oczywiście mieliśmy tam różnego rodzaju zdania na różne tematy, ale ja stałem przy swoim, on stał przy swoim. Raz tam kiedyś było, że chciał mnie... ale to było nasze jakieś takie głupi wyskok Henka Miłoszewicza, tego Marka Dziuby i mój. W Spale byliśmy, pojechaliśmy na piwo, a ja na drugi dzień rano w telewizji miałem występ. I przyjechaliśmy i przyszliśmy do Spały tam 2 godziny później. Ja pojechałem do Warszawy, potem przyjeżdżam, a nas wyrzucili ze zgrupowania. No cóż. Wyjechałem ze zgrupowania, nie miałem nic do tego. No, trener chciał, jakby tu powiedzieć, zyskać autorytet na tym, że ukaże najlepszych 3 zawodników, bo Dziuba, Miłoszewicz i ja, no, byliśmy chyba tymi najlepszymi. Chciał sobie autorytet poprawić, wyrzucił nas i potem tam to się skończyło, że wróciliśmy do zespołu, tam byliśmy odsunięci, karę żeśmy otrzymali i uważam, że tutaj Leszek źle zrobił, że nas wyrzucił ze zgrupowania. No bo kto na tym stracił? No myśmy na tym stracili, że nie trenowaliśmy przez ten tydzień czasu. No ale takie były czasy. I... To był ten sezon, kiedy mogliście zdobyć to Mistrzostwo Polski? Tak. No i ja mówię, no zawsze można to jak rozbierać na różne ten, no. Mnie się wydaje, że wtedy właśnie Leszek powinien zostać odsunięty po tych trzech czy czterech porażkach, bo drużyny się nie zmienia. Zmienia się tylko tę miotłę. Czym się różnił, czy czymś w ogóle się różnił Kazimierz Górski jako trener klubowy od trenera, pan selekcjonera? Pan Kazimierz to był w ogóle papieżem polskiej piłki. Dlaczego? Bo ciągle on powtarzał, że wszystko jest dla ludzi. Trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile. Traktował nas jak młodszych kolegów. Był nieprawdopodobnie wyrozumiały, ale nie daj Boże, jak ktoś mu podpadł, to był bezwzględny. I to, mówię, Adam musiał na Mistrzostwach Świata, kiedy byliśmy, jak to się wszystko zaczęło. No, na Mistrzostwach Świata wygraliśmy mecz z Włochami, zupełnie niepotrzebnie, bo i tak bylibyśmy już wyżej. Pierwsze miejsce mieliśmy praktycznie zapewnione. Remis nam wystarczał. Myśmy wygrali to spotkanie i pan Kazimierz powiedział, macie wolne do 11. Adam przyszedł pół godziny później. Za 3 dni jest mecz ze Szwecją. I pan Kazimierz wyczuł tam u Adama, że 2 piwka więcej wypił. No i nie wiem co było. Rano wychodzimy na śniadanie. Adam siedzi ubrany. Ja mówię, co ty, bo my w dresach, jadę do domu. Ja mówię, zwariowałeś czy co? A co się stało? No i powiedział, że pan Kazimierz go wyrzucił.
wyrzucił go z zespołu. Ja z Kazim Dejną poszliśmy do pana Kazimierza, pani Kazimierza, aha, do prezesa. Prezes mówi, nie, ja tutaj się nie wtrącam, pan Kazimierz taką decyzję podjął. Myśmy poszli do pana Kazimierza, pani Kazimierz, nie, jedzie do domu. No to myśmy, jakby to powiedzieć, z Kazim Dejną wybłagali, żeby pan Kazimierz decyzję podjął po meczu ze Szwecją. Za 3 dni jest mecz ze Szwecją. No dobrze, to mogę dla was zrobić. No i wychodzimy. No jak powiedział, że mecz podejmie za mecz o Mistrzostwo Świata ze Szwedami. Jest mecz ze Szwecją, Adam na trybunę idzie. A myśmy myśleli, że będzie grał. Adam na trybunę poszedł. Pan Kazimierz go nie wziął do składu. No, mecz fatalny. Szczęśliwie wygraliśmy to 1-0. Pan Kazimierz nam pokręcił wszystko, ale zaraz powiem dlaczego. Bo tak, Szymanowski zagrał na lewej za Musiała, a Gut na prawej. Gut nie był Szymanowskim, a Szymanowski nie był Musiałem. I graliśmy fatalnie. Jak ja się później zapytałem kiedyś pana Kazimierza, panie Kazimierzu, dlaczego pan to zrobił? On mówi, za dobrze szło. Potrzebny był lekki wstrząsik. I to jest właśnie wielkość trenera. I wtedy była taka sytuacja, to o co chodzi, że myśmy, każdy z nas wiedział, kurczę, Adam sobie pozwolił na te 2 piwa więcej. To przecież każdego z nas może to spotkać i każdego z nas może wyrzucić. Bo do tej pory było tak, że trenerzy karali tylko tych rezerwowych jakichś tam, którzy ten na nigdy. I to właśnie spowodowało, i to było domeną właśnie pana Kazimierza, że on pozwalał na dużo, ale nie można było przekroczyć granicy. I ta reprezentacja, i ta kierownictwo zawsze się trzymało, jak to się mówi, fasonu. I dam przykład. Do kiedy? Do Mistrzostw Świata w Hiszpanii. I od tego zaczęło się zjazd polskiej piłki w dół. Sytuacja tego typu. Jest incydent na Okęciu. Jest incydent na Okęciu. Zawodnik jeden całą noc pił. Trenerem był Ryszard Kulesza. Jechali na Maltę na mecz. Za tydzień czasu miał być mecz. I ten zawodnik został odesłany do domu. 4 zawodników, którzy łącznie ze Zbyszkiem Bońkiem, którzy się za nim stawili, zostało zawieszonych, no bo trzeba było w tej reprezentacji utrzymać jakiś, tak jak zresztą pan Kazimierz to zrobił z Adamem Musiałem. Czyli to było wszystko na zasadzie takiego profesjonalizmu. Ale po tym incydencie na Okęciu trener Kulesza stracił pracę, no bo nie panował nad zespołem. Objął to ten zespół Antoni Piechniczek. No bo Kulesza za incydent na Okęciu został zdymisjonowany. I na Mistrzostwach Świata między 3. a 4. meczem 2 zawodników piło przez 2 dni i grało w karty. Oczywiście o tym wiedzieli wszyscy zawodnicy. Selekcjoner wszedł do tego pokoju i mówi, co wy robicie? No to jeden z zawodników mówi, wypier. Go wyrzucił z pokoju. I to zostało zamiecione pod dywan. I to był upadek polskiej piłki do momentu, kiedy Zbigniew Boniek nie przyszedł na prezesa związku. Przypomnijcie sobie. Różnego rodzaju pijaństwa w reprezentacji, różnego rodzaju pijaństwa w kierownictwie, kiedy kierownictwo jechało na różnego rodzaju mecze i tam robili, bo zostało to zamiecione pod dywan. O tym wiedzieli zawodnicy, o tym wiedziało kierownictwo. No to jak jemu wolno, to dlaczego mnie nie wolno? I proszę zauważyć, od Hiszpanii, gdzie byliśmy w 1. 10 świata, spadliśmy na 80. któreś miejsce. Bo to się ciągnęło przez kilkadziesiąt lat praktycznie. Dopiero przyjście Zbyszka Bońka spowodowało, że związek zaczął działać transparentnie, że nie ma żadnych w tej chwili afer i mamy profesjonalną drużynę narodową. Także co jeden incydent, właśnie jak pan Kazimierz postąpił, a jak postąpił Piechniczek. Zamiot pod dywan. I od tamtego czasu spadek, było 80. miejsce. Dopiero teraz Boniek zrobił, że jesteśmy w 20.
A jak zapamiętał pan pozostałych trenerów, z którymi miał pan okazję tu pracować w UKS-ie? Każdy trener... Kilku ich było? Tak, każdy coś wnosił, także tu jedną rzecz trzeba przyjąć. Każdy trener chciał dobrze, ale nie zawsze to wychodziło dobrze i to, mówię, no tu nie ma co dywagować, ten trener, tak, każdy, z każdego trenera coś się wzięło. I dobrego, i złego. No i to jest wszystko. I na tym polega piłka, żeby to wszystko wypośrodkować. Bo nie może być ani w lewo, ani w prawo, musi być w pośrodku. Jak to się stało, że pan jeszcze jako czynny zawodnik prowadził UKS samodzielnie w meczu ligowym? A ja nie wiem, tam była jakaś dyskwalifikacja, coś tam było. W każdym bądź razie ja byłem wpisany do protokołu. Nie wiem, czy ja wtedy... Nie przypominam sobie, ale to tak można było. Także no, był jakiś taki epizod. Drugie podejście 15 lat później, mecz zremisowany z Rakowem 1-1, po którym złożył pan rezygnację. Tak, dlaczego? No bo dlatego, że po prostu kibice chcieli rządzić właścicielem klubu. No i ja nie chciałem być jakąś kością niezgody. W tym samym, tuż po meczu, minutę po meczu, kiedy mecz się skończył, bo kibice jakoś nie chcieli mnie zaakceptować na fotelu trenera. Powiedziałem dziękuję bardzo. Ja się nigdy nie wchłam tam, gdzie mnie nie... Jak to się nigdzie nie... Nigdy nie, sam się nie wypowiadam, jak mnie nie pytają. I nigdy się nie pcham tam, gdzie mnie nie chcą. A mimo wszystko nie ciągnęło pana, żeby gdzieś w innym miejscu, w innym otoczeniu jeszcze spróbować sił w roli szkoleniowca? Nie, dlatego że ja wtedy przestawiłem się na rolę komentatora sportowego i do dnia dzisiejszego komentuję. Jeszcze raz mówię, nie komentuję tego na zasadzie, że ja sam się gdzieś pcham, tylko jak mi się ktoś pyta, to komentuję, a nie jak ktoś chce znać moje zdanie, bo ja mam swoje zdanie, z którym sam się zgadzam. Niestety w przeciwieństwie do tych, którzy mają swoje zdanie, a sami się z tym nie zgadzają. Co było najmocniejszą stroną Jana Tomaszewskiego jako bramkarza? Profesjonalizm, jeśli chodzi o podejście do pracy. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie opuściłem żadnego treningu nieusprawiedliwionego. No, nie liczę kontuzji. I sobie nie wyobrażam, żebym ja, nie wiem, gdzieś zabalował i nie przeszedł 2 czy 3 dni na trening. Po prostu profesjonalizm i to, co posiadała, tam trochę talentu, ale ten talent był okupiony, jak to się mówi, ciężką pracą, bo ja na każdym treningu traciłem od 3 do 4 kg. Oczywiście wody, no nie ten, ale tak to było. Pracowałem bardzo ciężko. I to chyba byłoby na tyle. A z tych takich elementów już czysto piłkarskich, takie największe plusy i jakieś minusy gdzieś, gdzie pan czuł, że ta najsłabsza strona pana rzemiosła bramkarskiego jest? Najsłabsza strona to były chyba sytuacje 1-1, sam na sam, które no z racji moich 2 metrów, no nie byłem tym takim piskoszem, który myk. Ustalałem sobie i czasami no, to było na zasadzie trafi, nie trafi, to jest totolotek. To chyba było to najsłabsze, te sytuacje sam na sam, ale to było spowodowane moim wzrostem. Natomiast najlepsze chyba była percepcja, gdzie ja przewidywałem pewne sprawy, że tu może strzelić, a tu nie powinien. I to samo było, jak współdziałałem z obrońcami, że wiedziałem, że przejdzie go, na prawą go nie przejdzie nogę, na lewą go może przejść. No to się ustawiałem już na lewej stronie. Powiedzmy, no takie przewidywanie. I wydaje mi się, że dyrygowanie, bo bramkarz jest jedyną osobą na boisku, który widzi wszystko. Prawy obrońca nie widzi takiego kawałka. Tam środkowy pomocnik połowy boiska nie widzi. A bramkarz widzi wszystko. I czy mu się to podoba, czy nie, musi dyrygować, szczególnie w grze defensywnej. I zawodnicy, obrońcy, nie tylko obrońcy, zawodnicy muszą go słuchać, jak to się mówi. Wszystkie polecenia realizować, bo to jest jedyny człowiek, który widzi wszystko. Z kim najbliżej trzymał się pan w zespole UKS-u za czasów gry? Ja z nikim się nie trzymałem. Ja oczywiście był Kasalik, był
Jurek Sady. Nie, ja byłem takim, powiedzmy, zawodnikiem, że przychodziłem tutaj, przekraczałem stadion i sobie postawiłem, kurczę, muszę być najlepszy na świecie. Wychodziłem ze stadionu, już się stało, jestem normalnym człowiekiem, nie jestem piłkarzem, muszę się interesować polityką, sprawami gospodarczymi, społecznymi, dlatego że wiedziałem, że kiedyś ta praca się skończy i będę musiał się przygotować do życia normalnego. Ale przechodząc tutaj i będąc tutaj, starałem się być najlepszym na świecie. To znaczy tak, no, nie zawsze się to udawało, no ale... Ale po treningu nie szukałem jakiegoś takiego kontaktu, że to, no, ja się potrafiłem sam zregenerować. O tym słynnym remisie na Wembley już mówił pan pewnie setki, jeżeli nie tysiące razy, ale jeszcze na antenie UKS TV się nie zdarzyło, także poprosimy przypomnieć w paru zdaniach, jak ten mecz głównymi oczami głównego bohatera wyglądał. Który myśmy, po prostu inaczej powiem, staliśmy na Wembley, na murawie Wembley, Anglicy przed nami tak, na co dzieje, tą gumę żuli, no. Zrobili z nas, prasa angielska zrobiła z nas zwierzaków, których wypuszczono z klatki, bo tu wygraliśmy z Anglikami, tu wygraliśmy z Walijczykami. A dlaczego? Tak w skrócie. Myśmy przegrali mecz z Walią, czyli z tą Anglią B, 2-0 w Walii i doszliśmy do wniosku, że oni nas po prostu pobili. Pobili w sensie takim łokciowym, bo Walijczycy, u nich sportem pierwszym jest rugby. Dopiero kto się nie nadaje do rugby, idzie do piłki. No i oni zaczęli z nami tak grać. I my siedząc w Walii powiedzieliśmy, pamiętam, Leszek Ćmikiewicz, Włodek Lubański, ja siedziałem, jeszcze chyba Kazi Dejna czy ktoś, mówimy tak, kurde, przegraliśmy to. Przegraliśmy już całą eliminację, bo kto przegrał z Walią, to nie ma szans się tutaj z Anglią mierzyć. Ale jak oni przyjadą do nas, jak im wpierdzielimy, to oni zobaczą, co znaczy polska walka. Najpierw się napatoczyli Anglicy, potem Walijczycy. Przegrali 2-0 Anglicy, Walijczycy 3-0. I rozpętała się burza. Polaków wypuścili jak z klatki, jak zwierzęta, bo no co, myśmy podjęli walkę. No. Od tego jest sędzia. I na Wembley, no wiadomo, że na Wembley to już nie ma ten. Tam było tylko oni jeszcze. 2 tygodnie czy 3 tygodnie wcześniej, kiedy myśmy grali z Walią, oni grali z towarzyskim z Austrią i wygrali 7-0. A myśmy byli takim samym zespołem jak Austria. To tam nie było, kto wygra, tylko 5 albo 10. No i tak się stało, że pan Kazimierz nas tak poustawiał, że wytrzymaliśmy ten napór Anglików, no i pokazaliśmy, że Polacy nie gęsi swój futbol mają. A to, że oni byli lepsi w tym meczu, to świadczy o tym, że w piłce nożnej, w przeciwieństwie do sportów indywidualnych, że kto jest lepszy, to zwycięża. No bo jak ktoś biega 9-9, no to zwycięży z tym, kto biega 10,5 na setkę, że nie zawsze lepszy zwycięża. Bo piłka nożna jest grą przypadków i dlatego jest najpopularniejszą dyscypliną na świecie. W Niemczech ta drużyna kształtowała się, rosła z meczu na mecz. Budowaliście się jako jednostki, jako całość? Wembley to było to, że na Wembley pojechały jakieś tam polskie koguty, a z Wembley wyjechały polskie orły. Brzydkie kaczątko pojechało, a wspaniały łabędź przyjechał z Wembley. Bo kto przeżył kocioł na Wembley zwycięsko, no bo to zwycięski był remis, to miał prawo później nie obawiać się żadnej drużyny na świecie. No i tak pokazaliśmy na Mistrzostwa Świata, że myśmy grali jak równy z równych, z najlepszymi na świecie. Przegraliśmy z Niemcami, ale ja sądzę, że tam przegraliśmy bardziej z wodą niż z Niemcami, co zresztą sami Niemcy po meczu podkreślali, że byliśmy godnym przeciwnikiem. Gdyby ten mecz był w innych warunkach toczony, trudno inny gdybać. Byłby wynik? Nie, trudno gdybać, ale na pewno nasza gra polegała na dwóch skrzydłowych, szybkich skrzydłowych. A na takim boisku, jak tam była woda, to nie było żadnej szansy, bo
Oni wygrali, oni nie musieli strzelić bramki, a strzelili bramkę, czyli pokazali, że można strzelić bramkę. A myśmy, sądzę, że to trzecie miejsce było naszym apogeum. Drugim takim największym pana sukcesem w kadrze było olimpijskie srebro w Montrealu, jak pan wspomina tamtą turniej, całą atmosferę tego święta, nie tylko piłkarskiego, ale ogólnie tak, sportowego. To jest coś, co się nie przeżyje za żadne pieniądze, bo trzeba tam uczestniczyć. Sława. Dzisiaj jest, jutro jej nie ma. Pieniądze dzisiaj są, jutro ich nie ma. Natomiast to, co ja zobaczyłem, to, co ja zwiedziłem, to, co ja przeżyłem przez to, że grałem w piłkę, tego mi nikt nie zabierze za żadne pieniądze i tego nie można kupić za żadne pieniądze, bo ja byłem na dworach królewskich, ja byłem przyjmowany przez szejków, przez królów, przez prezydentów, przez premierów. Tylko dlatego, że grałem po prostu w piłkę i tego mi nikt do końca życia nie zabierze. A mówię, a resztę wszystko przemija. Duża złość w 78 była, kiedy trafił pan na ławkę rezerwowych po meczu z Argentyną? Nie, nie była, bo ja się sam przyznałem. Znaczy ja sam to powiedziałem, a Jacek tak zadecydował. Potem się okazało, że ja miałem rację, że bo Włodek powiedział, że ja tej bramki nie zawaliłem, bo to było jednak... No ale tak się stało, mówię, piłka nożna jest grą błędów i nie było żadnej. No i ten ja po prostu zawsze się starałem godzić z tym, co trener mówi i robi. No na pewno mieliśmy szansę na Mistrza Świata, były inne błędy, ale na pewno nie błąd, że ja nie grałem w tym meczu. Inne błędy moim zdaniem były popełnione, ale nie związane ze mną. Do reprezentacji wrócił pan jeszcze w 81 roku na krótko, ale już na mundial, ten, o którym wspominaliśmy w Hiszpanii, pan nie poleciał. Jak... Tak, nie poleciał. Z jakimi uczuciami pan oglądał ten turniej? Z jakimi uczuciami pan oglądał ten turniej już jako jeszcze kibic? Jeszcze raz mówię, ja sam zrezygnowałem z tego, bo dostałem propozycję, żebym jechał. Ja powiedziałem, nie, ja dziękuję bardzo, ja kończę karierę, mam tylko jedną prośbę, żeby tutaj zakończyć na tym stadionie meczem z Hiszpanią, bo Hiszpania był tam towarzyski mecz, ja byłem w Hiszpanii, przyleciałem zresztą z żoną hiszpańską i poprosiłem, żeby mnie powołano na ten mecz. Rozegrałem to spotkanie, było to towarzyskie i pożegnałem się z reprezentacją. W tamtym meczu jedyny raz wystąpił pan jako kapitan reprezentacji. Tak. Ogromne przeżycie chyba. Proszę? Ogromne przeżycie. Tak, no bo to mówię, no to jest taki pożegnalny mecz. Co pan obecnie porabia, jak ta sportowa emerytura zasłużona panu mija? Nic, ja jestem w tej chwili zawodowym, jakby to tak jak byłem zawodowym piłkarzem. Codziennie robię 10 tysięcy kroków. No niestety żałuję, że nie mogę korzystać, ale tylko do 26 ten z fali. Uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych obiektów, najlepszy obiekt na świecie i nie do pływania, bo ja tam nie chodzę, żeby pływać, zjeżdżać, do leczenia. Ja po prostu tam dzięki fali w tej chwili chodzę, biegam, bo nawet dzisiaj przyjechałem na rowerze. Dlatego, że tam chodzę na leczenie, solanki, te wszystkie masaże, ta hydroterapia mnie po prostu postawiła na nogi. I ja to traktuję w tej chwili jako drugą, jako pracę swoją. Ja to muszę wykonać. Dzień bez fali jest dniem straconym, natomiast po fali czuję się fenomenalnie i tam mówię, im dłużej tam jestem, tym lepiej się czuję. Te lata spędzone na boisku odbijają się na zdrowiu? Oj tak. Naturalnie, że tak. No przecież wiadomo, że ja mam, jak to mówię, zepsute stawy, zużyte stawy ten, ale mówię, dzięki fali, a szczególnie tym solankom, takim zabiegom tym, no, w tej hydroterapii, coś wspaniałego, nie mogę się doczekać. W normalnych okolicznościach dużo pan spotkań ogląda w domu? No tak, staram się oglądać. Tyle tylko, że z tymi spotkaniami to trochę jest przesada. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś, to co mówiłem, ŁKS Widzew, ludzie się utożsamiali
z piłkarzami. No bo ten tu ŁKS, tu Widzew, jak wszyscy byliśmy, jak to się mówi, z jednego kotła z Polski. W tej chwili ja się utożsamiam tylko z jedną drużyną. To jest drużyna narodowa. Wiadomo, że tam grają sami Polacy i jakoś jeszcze nie przekonało mnie to, że u nas grają obcokrajowcy. Mam nadzieję, że już niedługo właściciele klubów zrozumieją, że są za biedni, żeby tanio kupować. Co mam tutaj na myśli? Że lepiej kupić jednego zawodnika za 1 000 000 euro niż 20 po 50 tysięcy euro. Dlatego, że ten zawodnik, który jest warty 1 000 000 euro, poprowadzi tych młodych chłopców tu z ŁKS-u, z innych klubów i pokaże im, jak się trenuje. Przykład Luboja, który przyszedł do Legii, który grał w europejskich pucharach i przy Luboi się paru młodych chłopców z Warszawy wychowało. Natomiast my mamy w tej chwili młodzież kapitalną, ten Karbowik z Legii, no będzie pewnie rozchwytywany przez całą Europę. To jest Polak. I takich chłopców jak Kapustka, jak Szymański mamy dużo, jak Sobociński mamy dużo w Polsce. Tylko że oni muszą mieć możliwość gry, a niestety u nas rządzą menedżerowie, którzy sprowadzają tych trzecio-czwartoligowych piłkarzy i oni ten. Ja powiedziałem i cały czas mówię, namawiam Bońka do tego, żeby doprowadzić do tego, że Boniek z panią minister pracy i polityki socjalnej podpiszą taką umowę, że zawodnik do Polski może przyjechać, otrzyma kartę pracy, powtarzam, kartę pracy, ale tylko pod warunkiem, jak przedstawi swoje CV. Ja to nazywam nie CV, tylko CD, czyli korpus dyplomatyczny, który jest nietykalny, bo menedżerowie właśnie takie CD robią, że oni są nietykalni, bo my sprowadzamy i musicie to kupić. Nie, weryfikujmy. I jak taki zawodnik nie będzie miał odpowiedniej ilości meczów w jakiejś tam drużynie narodowej juniorów, czy w pierwszej lidze hiszpańskiej, czy w pierwszej lidze niemieckiej, nie dostanie karty pracy. On kopać może, ale w kopalni, a nie tutaj. Bo on zabiera naszym młodym chłopcom, którzy są naprawdę bardzo zdolni, a teraz dzięki Bońkowi mamy to AMO, że ci 16-17-letni chłopcy, ten Karbownik to jest jeden z wielu, że będą mieli szansę gry. Ale muszą mieć szansę gry, a nie tak. Sprowadza się 38-letnich Hiszpanów, którzy są u nas królami strzelców. Kto u nas jest królem strzelców? Na pierwszej dziesiątce jest 9 obcokrajowców. I to jakich obcokrajowców? No przeciętnych. Dlatego utożsamianie się z zespołami klubowymi jakoś w tej chwili jest nie. Mnie nie jest to, dlatego że nie ma się z kim utożsamiać. Mam nadzieję, że dwóch zawodników, jak będzie wprowadzonych obowiązkowo, że musi grać tych młodzieżowców czy juniorów w każdej drużynie, bo dla wszystkich są, to wreszcie zrozumieją właściciele, że tylko tak, na takich czekają najlepsze kluby Europy. Taki Szymański. Niech ich sprzedają, nie? Tylko że oni są. To są Polacy, którzy będą robili dużo dla reprezentacji Polski. Karbownik niech jedzie, bo on tam będzie trenował w lepszym towarzystwie i w reprezentacji będzie grał zdecydowanie lepiej. Także dla mnie jedyną drużyną w tej chwili jest drużyna reprezentacyjna. Natomiast jeśli chodzi o ŁKS, mam nadzieję, że w przyszłym roku o tej porze będziemy oglądali mecz o awans do Ekstraklasy ŁKS. Do tego życzę, szczególnie panu Salskiemu, który stworzył tutaj takie swoje imperium, za które nie został nawet przez władze miasta nagrodzony. Zostawiając jeszcze na chwilkę sport, jakie poza piłkarskie pasje ma Jan Tomaszewski? Mówię, no to jest fala, to są spacery, jazda na rowerze, no i to jest chyba wszystko. Dużo marzeń, dużo planów ma pan jeszcze w głowie do zrealizowania? Nie. To ja już. Po prostu no, chciałbym widzieć dobry futbol tutaj na Aleja Unii, ale mówię w wykonaniu dobrych zawodników, a przede wszystkim Polaków.
Panie Janku, dziękujemy ślicznie za rozmowę. Życzymy dużo zdrowia i spełnienia tych wszystkich marzeń, o których tutaj mówiliśmy. Bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze raz mówię. Za rok chciałbym tutaj zobaczyć Ekstraklasę. W tej wersji się trzymamy. Za nami ponad 1,5 godziny pełnych anegdot, opowieści z Janem Tomaszewskim w roli głównej. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję również.